Na zdjęciach Jerzego Procajło możemy zobaczyć Wołomin, którego już nie ma. Część fotografii wykonano nawet 40 lat temu i trzeba przyznać, że od tamtego czasu nasze miasto zmieniło się nie do poznania. W Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż prac Jerzego Procajło, dzięki któremu mogliśmy przenieść się w lata 70. Był on nie tylko możliwością zobaczenia świetnych zdjęć, ale również pretekstem do spotkania rodziny fotografa i wielu znajomych po latach. Twórca mieszkał w Wołominie, ale najpierw był Lwów, potem Kraków, gdzie spędził dzieciństwo. Zmarł przedwcześnie. Jego umiejętność obserwacji widać w każdym kadrze komponowanym ze szczególną starannością. Jego zdjęcia to dziś ważny socjologiczny dokument o Wołominie oraz dobra praca reporterska. Wystawa prezentowana w Miejskim Domu Kultury to tylko część bogatego dorobku twórcy. Dni Wołomina już za nami. Jak co roku kulminacyjnym wydarzeniem był festyn miejski zorganizowany na placu 3 maja. Zanim na scenę weszły gwiazdy wieczoru, odbył się maraton zumby oraz animacje dla najmłodszych. Jako pierwszy wystąpił zespół Ladies Trio. Lekkie brzmienia były dobrym wprowadzeniem w show, jakie zrobił Dawid Kwiatkowski. Młoda gwiazda zawsze może liczyć na swoich wiernych fanów, a właściwie fanki, które już od wczesnych godzin popołudniowych czekały na placu na swojego idola. Wydarzeniem wieczoru był występ zespołu Plateau, grupy wywodzącej się z Wołomina, która wraz z przyjaciółmi zaprezentowała utwory Marka Grechuty w nowych aranżacjach, przeplatane własnymi piosenkami. Do mnie Dni Wołomina zakończyła gala tańca nowoczesnego. Podczas turnieju bardzo dobrze zaprezentowali się wołomińscy tancerze prowadzeni przez Roberta Jakubowskiego, wygrywając w kategoriach breakdance, electro oraz street dance. Następnym testem dla zwycięzców będą Mistrzostwa Świata organizowane na Węgrzech. Przez ostatnie lata w tym miejscu widzieliśmy blaszane ogrodzenie, zasłaniające teren po spalonym supermarkecie. Właśnie trwają tu prace porządkowe. Teren będzie spełniał rolę dużego parkingu, którego zaletą jest bliskość stacji kolejowej.
Być może w przyszłości teren będzie wykorzystywany w inny sposób, lecz jest jeszcze za wcześnie na podjęcie jakichkolwiek decyzji. Prace trwają również na ulicy Kościelnej. Do niedawna ta jedna z głównych ulic Wołomina wyglądała tak. Ulica powoli zamienia się w bardziej elegancki deptak. To już ostatnia szansa, aby zobaczyć Kościelną w obecnym kształcie.